Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że obejmując tę kadencję, nie sądziłem, że zespół, z którym będę współpracował, będzie tak aktywny, tak kreatywny, właśnie i tak sympatyczny. Faktycznie z takim zespołem można wiele osiągnąć i wszystko, co nam się udało osiągnąć, to właśnie praca prorektorów oddelegowanych do konsorcjum Progress 3 z 14, a obecnie już z 15 uczelni szeroko rozumianego Śląska, Czech i Słowacji. No, najistotniejsze osiągnięcie merytoryczne poza wzajemnymi kontaktami, wymianą doświadczeń, konkursem na najlepsze doktoraty, to wyłonienie 34 obszarów badawczych składających się z przedstawicieli wszystkich praktycznie uczelni konsorcjum, zespołów, które są przygotowane do składania wniosków o dofinansowanie również z programu Horyzont 2020. Dla mnie to niezwykła niespodzianka i zaszczyt, że zostałem zaproponowany, następnie wybrany, jak się okazało, jednomyślnie na przewodniczącego konsorcjum Progress 3. To dla mnie olbrzymie wydarzenie, a drugie z rzędu w ostatnim czasie, dlatego że zaledwie 2 tygodnie temu zostałem wybrany prorektorem Politechniki Śląskiej do spraw nauki i rozwoju. Proszę Państwa, konsorcjum Progress 3 funkcjonuje od kilku lat i jest to zrzeszenie uczelni krajowych, polskich, ale uczelni również ze Słowacji i Czech, których celem jest rozwój naukowy i występowanie wspólnie jako duże zespoły badawcze o pozyskiwanie różnego rodzaju funduszy. W ramach konsorcjum Progress 3 osiągnięto naprawdę bardzo wiele i w tym jest niezwykła zasługa pana profesora, prorektora Malika z Politechniki Opolskiej, który był bardzo dynamiczną postacią, który potrafił skupić jednostki wokół siebie, różne jednostki o różnej tradycji, potrafił zintegrować ludzi i zachęcić ich do kreatywnej współpracy. I moje największe wyzwanie to jest niczego nie zepsuć. A mam nadzieję, że również będę się starał wykazywać kreatywnością i będę się starał udoskonalać jeszcze pewne pomysły pana profesora Malika. Już dzisiaj starałem się zaproponować kilka możliwych dróg rozwoju. Wspomniałem o rozwinięciu naszej działalności na współpracę z przemysłem. Mam na myśli również szersze zaangażowanie doktorantów, mam na myśli występowanie również o inne konkursy i inne programy badawcze, nie tylko Horyzont 2020, takich się pojawia coraz więcej wokół, również możemy sięgać poza Europę i chciałbym również budować siłę naszego konsorcjum, a więc chciałbym również poszerzać go o inne instytucje z naszego regionu.